W minioną niedzielę w hali sportowej przy ulicy Mickiewicza odbył się turniej Grand Prix w halowej piłce nożnej. W tym przedsięwzięciu wzięło udział aż 16 drużyn. Turniej rozpoczął się o godzinie 9 i od samego rana nie zabrakło emocji, które towarzyszyły widzom do samego końca rozgrywek. W poprzednim turnieju liderem został Żelaźniak Zelów, który chciał za wszelką cenę utrzymać się na szczycie tabeli. Jednak zwycięstwo z poprzednich rozgrywek nie zostało utrzymane, gdyż drużyna w tej edycji zajęła jedynie 4. miejsce. Liderem okazał się Partner Tech, drugie miejsce zajęła 15 SBWD, trzecie miejsce zajął Chris Boot.